No i mamy takiego Diplozaurusa. Pudełko do niego jest dość ciekawe, kosztowało 10 euro. Pudełko się tak wysuwa. W środku jest drugie pudełeczko. Sam raz na prezent zostały trzy elementy. Takie, jedno oko. Instrukcja jest niestety w kształcie mapy, więc nie za fajnie. Samego dinozaurka mamy tutaj. Może on ruszyć, powiedzmy, uszami, ale to u niego to były raczej fałdy skórne czy coś takiego. Ma ogonek ruchomy, łapki, jajeczko, skorupka, dość ciekawe. Dość ciekawy taki. Tu można jeszcze poruszać tymi skrzelami na nosie. Rusza się on tu na sprężenie. Można kilka paneli ściągnąć, bo to jest jak brickhead. No i wtedy widać tą sprężynę. Ogólnie na półkę w sam raz taki zestawik. Dokupiłem jeszcze drugi. Recenzja na pewno się znajdzie. Myślę, że warto. Zaczynam takiego Diplodona. Kosztował 10 euro. Ciekawe pudełko dość. Polskie gen pomagania o tym, że istnieje, przekonują się od roku Ukraińcy. Teraz nasi strażacy. Rozsuwa się. Tutaj mamy coś takiego. W środku coś takiego. Gdzie jest pieczątka? Trzęsienie ziemi było w Turcji. Już widzę, że instrukcja będzie w kształcie mapy, czyli nie fajnie, ale mam nadzieję, że się mylę. I tyle jest kloca. No i instrukcja jest tutaj w kształcie mapy. Taki dziwny element na sprężynie, ale nie, będzie się gibał. Nawet nie wiedziałem o tym, czy będzie się gibał w tym jaju. Trochę klocków jest, zielonych, trochę złotych. Kobieta przez pół roku korespondowała w sieci z mężczyzną, który podawał się za niemieckiego lekarza przebywającego na kontrakcie zawartym z ONZ. Zapewniana o szczerość. Oczy 3, szkoda, że nie 4. Pokarał ból, pokarała kilku przelewów łącznie na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. W ten sposób tracąc nie tylko swoje oszczędności, ale również zaciągnęła. Jestem po trzecim kroku, coś takiego. Tutaj coś takiego i dziwna sprawa na tym okrągłym, na tym czymś, co się kręci. Trzeba wsadzić tutaj. Lekko się gibie i tyle. Na tym wszystkim trzeba się zabudować. Ale hardcore, takie techniki to zastosowane, że masakra. W życiu bym się nie spodziewał. Jajo jest gotowe. Coś się tworzy, chyba brzuch. No już nawet widzę, tutaj jest ta nóżka. Co jest tutaj? No i plecki gotowe. Idą tutaj. Ciach. Organizacja to Stowarzyszenie Prohumanum. Tu kontrowersję budzi postać wiceprezes stowarzyszenia. Na wszystkich ciałko już jest. Ze względu na duże ilości śniegu przenoszonego wiatrem. Czyli główka się robi. Będzie tylko główka dędać. Na sprężynie. Duże depozyty, uwaga, które mogą zagrażać ludziom, którzy przechodzą po niej. No i miałem zbudować jutro, a zbudowałem dzisiaj, kurde. Niektóre trzeba było ewakuować. To jest prawie łeb, zostało niewiele klocków. Władze wprowadziły czwarty poziom. Miłe pety na praktycznie gotowa.
do tego czegoś. Trzeba wsadzić uszy i nozdrza. Żeby założyć tę głowę na sprężynie, to połowę dinozaura musiał rozebrać. Teraz go mogę złożyć razem z wami. Wejdzie tu. Karon gotowy. Niech tam się odpadnie. Niech się spóźnić na paradę. Specjalnie mnie zaproszono. Masz karon gotowy. Z czego trzeba zmieścić w tym jaju. No i gotowy. Od razu cieplej. Świetnie sobie radzicie. Zalepią się głowa. Tutaj tylko tyle części zapasowych. Zostało. Not fine.